Sąd Najwyższy po 90 latach uniewinnił skazanych w procesie brzeskim Wincentego Witosa i innych liderów PSL i PPS. Sprawa poprzednio była w Sądzie Najwyższym w 1933 roku, a teraz kasację wniósł Rzecznik Praw Obywatelskich i nastąpiło odtworzenie tych poprzednich akt. Więc no to jak widać, no młyny sprawiedliwości młyną dosyć powoli. I o ile przybyliśmy jeszcze do wznawiania procesów ze stanu wojennego i podważania tych wyroków czy z czasów PRL-u, no to do tej pory nikt się jeszcze chyba za czasy dwudziestolecia międzywojennego nie wziął. Jestem ciekawy, czy na przykład zostaną wznowione inne takie dosyć głośne procesy, w tym chociażby proces Gorgonowej. Może by wyszły nowe fakty i dowody, o których do tej pory nie wiedzieliśmy.